Półnagi, seplenił, rzucał wiadrami. Czegoś takiego w TTBZ jeszcze nie było. Janowski nie miał litości. W programie Twoja twarz brzmi znajomo widzowie i jurorzy widzieli na własne oczy już wszelkiego rodzaju występy. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że takiego performansy, jaki dziś zaserwował im jeden z uczestników, jeszcze nie było. Na scenie dział się istny chaos. Twoja twarz brzmi znajomo, szalony występ uczestnika. Marcinowi Januszkiewiczowi przyszło w tym tygodniu wcielić się w szalenie oryginalną postać, wokalistę zespołu Red Hot Chili Peppers, Antoniego Kiedisa. Mężczyzna znany jest ze swojej ekspresyjności na scenie, a także charakterystycznego wokalu, na który wpływa jego delikatna wada wymowy. Odtworzenie go nie było więc łatwym zadaniem. Mogłoby się wydawać, że w takim razie Januszkiewicz dziś po prostu odbębni swój występ, a zwycięstwa będzie szukał w innych odcinkach. Nic bardziej mylnego. Uczestnik poszedł na całość. Twoja twarz brzmi znajomo, Mateusz Januszkiewicz w scenicznym szale. Programowy Kiedis wyskoczył dziś na scenę bez koszulki. W trakcie śpiewania nie tylko charakterystycznie się wyginał, ale także biegał po całym podejście, odstawiając różne dziwne scenki. Śpiewał chociażby zza kwiatka i rzucał wiadrami. Dodatkowo naprawdę dobrze odtworzył barwę głosu wokalisty. Udało mu się zimitować jego seplenienie. Oczywiście trudno było oczekiwać, że uda mu się to zrobić 1:1, ale jurorzy i publiczność i tak byli pod ogromnym wrażeniem. Twoja twarz brzmi znajomo, Janowski najsurowszym z jurorów. Paweł Domagała i Małgorzata Walewska skupili się na chwaleniu Januszkiewicza. Wokalista przyznał, że sam nie miałby odwagi, by dać taki występ. Jego koleżanka stwierdziła z kolei, że jest pod wrażeniem tego, jak uczestnik potrafi udawać seplenienie. Zachwytu nie kryli też internauci. Super to zrobił głosowo, fenomenalnie wyglądał i aktorsko wymiatał. Gratuluję występu. Bardzo mi się podobało. Dobre to było. Bardziej krytyczny był za to Robert Janowski. Stwierdził bowiem, że Januszkiewiczowi nie udało się oddać flow Kiedisa. Tydzień temu również on jako jedyny wskazał niedociągnięcia w zwycięskim występie Jagody Szydłowskiej.